Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, autor raportu o polskich stratach wojennych w czasie II wojny światowej jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim o raporcie, słyszymy, że będzie głosowana sprawa pańskiego immunitetu. Zrzeknie się pan immunitetu? Sprawa jest dosyć banalna, dotyczy ataku, jaki doznałem. Dotyczy przejścia na czerwonym świetle, ale ataku, w sytuacji, gdy wychodziłem z trybunału jako poseł i zostałem zaatakowany przez bojówki KOD-u, które no, niestety napastowały mnie i posła Asta, i chcąc uniknąć, wie pan, tutaj jakiejś sesji, po prostu weszliśmy na pasy przy czerwonym świetle. Nie, pan nie gniewa, ale to głupie tłumaczenie. Ja wiem, ale wie pan, jakby... Przepraszam, nie powinienem tego mówić, ale chyba każdemu zdarzyło się przejść na takim... No, myślę, że to świeżo czerwonym. Można powiedzieć, panie redaktorze, że kto nie przeszedł na czerwonym świetle, niech pierwszy rzuci kamień, tak? No, ale... Więc ja powiem w ten sposób. Ja się poddałem ocenie komisji regulaminowej i komisja uznała, że... Komisja, w której PiS ma większość. No, ale również wiem, że opozycja jakby uznała tę sprawę za błahą. A nie jest prostsze zrzec się immunitetu, przyjdzie do pana policja i powie: dobra, proszę pana, 200 zł, no, proszę wyskoczyć z kasy. Wie pan co, jakby ja jestem oczywiście na każdy rozwiązanie otwarty, natomiast tu sytuacja była absolutnie... Czemu się pan nie chce zrzec immunitetu? Pan, jeśli pan byłby jako funkcjonariusz publiczny napastowany przez bojówkarzy KOD-u, którzy za pana biegną i chcą do jakichś rękoczynów ale nie za to będzie pan karany, tylko za to, że pan łazi po ulicy wtedy, kiedy nie wolno. I znaczy, ta sprawa jest tak błaha, że autentycznie nie rozumiem pańskiego pryncypializmu, że nie oddam immunitetu, nie zapłacę 200. Nie wiem, czy tam ile będzie, 100, 200. Absolutnie, tu nie chodzi o kwestię mandatu. Ja często, że tak powiem, może nie często, ale jak czasami zdarza mi się przekroczyć prędkość, to oczywiście płacę mandat. No to dlaczego teraz pani nie chce zapłacić? Wie pan, bo po prostu to była sytuacja absolutnie kuriozalna. Jako funkcjonariusze publiczni byliśmy zaatakowani, wie pan, pod trybunałem, chcąc uniknąć pewnego starcia. Zobaczymy, jak się będzie tłumaczył pański kolega, bo rozumiem, że on też przyszedł na czerwonym. Ale wie pan, to mnie zdumiewa, dlatego że jako żywo wy chcecie teraz znieść immunitet. Marszałek Terlecki mówił, jest oczywiste, że następuje nadużycie instrumentu, jakim jest immunitet. Chcemy właśnie to nadużycie zlikwidować. I w takich sytuacjach jak pański immunitet by pana nie chronił. I pytanie brzmi, to rozumiem, że ma być teraz taki przepis, to może od razu wpiszmy przepis, że immunitet jest zniesiony, chyba że dotyczy posłów PiSu. Absolutnie nie wolno go nadużywać. Jeżeli ktoś jedzie to właśnie pan nadużył. Na rowerze w stanie trzeźwości i zasłania się immunitetem, to absolutnie w takich sprawach mu nie przysługuje. Natomiast chcę sobie powiedzieć jasno, że w niektórych sprawach jest nadużywane, a w niektórych no nie. Czyli to jest ten moment, kiedy pan uważa, że to nie jest nadużycie z pana strony. Panie redaktorze, jako, tak czy nie? Jako funkcjonariusz publiczny tak czy nie, wychodziłem z trybunału, zostałem napastowany. Panie pośle, nie został pan napastowany przez nikogo. Grupy. Widzieliśmy to wszyscy na filmiku. Oni krzyczeli i byli panu nieprzyjaźni. Jakby to panu powiedzieć? No, musi ale się pan, musi się pan liczyć z tym, że niektórzy pana lubią, a inni nie. Dobrze. Kropka. Pytanie ostateczne. Zrzeknie się pan tego immunitetu, czy nie? Tak, czy nie? Sprawa jest otwarta. Nie, panie pośle. Sprawa jest otwarta. Pytanie jest zamknięte. Sprawa jest tak, otwarta. Czy nie? Sprawa jest otwarta. Ale pytanie zamknięte. Panie redaktorze, decyzję pan pozna dzisiaj. Czyli rozumiem, że jak panu namłotkują koledzy pod tytułem Arek, no nie rób nam siary, zrzeknij się tego immunitetu, damy ci te 200, to się pan łaskawie zrzeknie. A jak nie, to będzie pan szedł w zaparte, tak? I robił obciach całej partii. No dobrze, jak pan sobie życzy. Panie pośle, to porozmawiamy o polityce, jeśli można. 6 bilionów złotych, ponad 6 bilionów, na tyle wyliczyliście straty wojenne. No i Niemcy krótko i węzłowato odpowiedzieli adieu. Nie będziemy z wami o tym rozmawiać, nie będziemy z Polską o tym rozmawiać. No i co oprócz wysyłania tego raportu teraz po świecie, nie, do ONZ-u, do Unii, do organów Unii Europejskiej, w zasadzie do każdego, kto chce i nie chce o tym słuchać, co jeszcze możemy o tym zrobić? Dużo można zrobić. Po pierwsze trzeba zbudować też naszą narrację na świecie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, poinformować kluczowych partnerów o sprawie, o tym, że się Niemcy nie rozliczyły, że... To myśli pan, że oni nie wiedzą? Nie wiedzą. Aha. Że w sposób asymetryczny traktowano zarówno państwo polskie, jak i polskie społeczeństwo, że nie dostaliśmy i reparacji, i odszkodowań dla obywateli, że w związku z powyższym... Ale to jest ten element pan, to jest wysyłania, bardzo... wysyłania maili lub przesyłek. No. Wie pan, no to jest co bardzo ważne, żeby poinformować o tym opinię międzynarodową. Oczywiście to jest etap jakby informacyjny. Po tym etapie informacyjnym będą podjęte działania w charakterze
dyplomatycznym. Ale właśnie o te działania pytam. Jest 7 po 8 i moim gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Pytam o to dlatego, że no, Namibii się udało. Co prawda chciała 30 miliardów dolarów za rzeź, którą urządzili jej Niemcy no, ponad 100 lat temu, bo na początku XX wieku dostała ponad miliard dolarów, ale dla 2,5-milionowej Namibii to i tak sporo pieniędzy. Trzeba pamiętać, że Namibia znacznie wcześniej niż Polska rozpoczęła starania i ten proces trwał wiele lat. Podobnie jak Nigeria, która nie tak dawno od Niemiec została, wrzucono jej tak zwane brązy z Beninu. Więc to są procesy, które kiedyś się musiały rozpocząć, rozpoczęły się wiele lat temu. Podobnie my dzisiaj rozpoczynamy naszą aktywność międzynarodową. Dobrze. Ile lat będziemy musieli czekać, pana zdaniem? 30, pan, 50? Nie, nie, ja myślę, że to nastąpi znacznie szybciej, dlatego że dzisiaj informacja płynie znacznie szybciej. Mamy internet i informacja, która jest dzisiaj podana w Polsce, ona za chwilę jest, wie pan, na każdym miejscu świata. Dobrze, absolutnie uważam, że jest to perspektywa może nie kilku miesięcy, ale myślę, że kilku lat. Prezydent Komorowski mówi, że wystarczyłoby zamiast psuć relacje niemieckie absurdalnymi żądaniami, na które Niemcy i tak nie przystaną, poprosić ich, a zbudowaliby nam, nie wiem, Pałac Saski albo jakąś piękną galerię. I pan, no to jest taka trochę niewolnicza mentalność, czy też postkolonialna, że za takie potworne rzeczy, które Niemcy zrobili w Polsce, za wymordowanie 2 milionów Polaków, za zniszczenie kraju, za utracone perspektywy wielu pokoleń, wystarczy wybudować Pałac Saski. No to jest mentalność, przepraszam, ale postkolonialna. Dobrze, panie ministrze, Polska miała prowadzić ofensywną politykę historyczną, zwłaszcza za granicą, i to miało pomóc nam w budowaniu dobrego imienia Polski. Polska Fundacja Narodowa, która powstała przez to, że zrzuciły się na nią wielkie firmy państwowe, wydała ten raport o stratach wojennych. A niech mi pan powie, no bo ja czytam badania niemieckie dotyczące świadomości Niemców, one są dość przerażające. Niemcy mają poczucie, że to Niemcy są ofiarami nazistów. Tylko 5% z nich uważa, że naziści chcieli wymordować inne narody, czyli na przykład Polaków. Ale pytanie jest takie, niech mi pan wymieni te tytuły filmów, które powstały, te wielkie projekty międzynarodowe, które zrobiliśmy przez te 7 lat waszych rządów. Wie pan, jakby ja nie jestem reżyserem, ani prezesem telewizji, żebym mówił o tytułach filmów. Ja przygotowałem raport, który jest poważnym dokumentem, ale który pan dzisiaj, nie musiałby znać, który, no, chodziło który o takie filmy, dystrybuujemy masowe, po całym świecie. O blockbustery, o filmy z Melem Gibsonem w roli Jana III Sobieskiego. Wiem, że Telewizja Polska przygotowuje filmy dokumentalne na ten temat. Ale nie mówimy o filmach dokumentalnych, mówimy o hollywoodzkich przebojach. Na to zbieraliście kasę. Ja się kasę. Na Hollywoodzie nie znam, jestem politykiem i w tym obszarze, w którym ja funkcjonuję, uważam, że... I jednym zdaniem, bo musimy przechodzić do internetu, ale to jedno zdanie. Czy pana zdaniem polska polityka historyczna w tej chwili jest ofensywna i my prowadzimy właśnie ofensywę uważam, na świecie? Uważam, że robimy dużo, ale na pewno powinniśmy przyspieszyć. Jakie dużo, to się chętnie dowiem, bo ja nie wiem o tym nic, a państwo mają szansę się dowiedzieć w RMF24, w interi.pl. Tam będę również pytał o pieniądze KPO, bo jako żywo trudno się dowiedzieć, jak rząd chce je uzyskać. Będzie również o tym, czy Trybunałowi Konstytucyjnemu grozi paraliż. Ale to wszystko w internecie. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękuję. Powiedział pan, że robimy dużo. Że, panie pośle, ja mam do pana taką prośbę. W imieniu pańskich dzieci oraz pańskiej żony. Nie żeby oni mnie o to prosili osobiście, ale tak mi nie mam. Żeby pan, jakby to powiedzieć grzecznie, no nie robił nie robił z siebie kogoś niemądrego. Żeby się z pana ludzie nie śmiali, to niech pan może nie brnie i nie broni sytuacji absolutnie przegranych. No bo co pan mówi, że robimy dużo, to niech pan powie, co robimy? No co my takiego zrobiliśmy? Panie żeby przekonać Niemców, którzy uważają, że prześladowani byli Żydzi, Romowie, homoseksualiści, przeciwnicy polityczni, niepełnosprawni, bliżej nieokreśleni są jeszcze przed Polakami. Wie pan, to są zaniedbania ostatnich kilkudziesięciu lat, to ale prawda. Też sytuacji historyczno-politycznej, jakiej się Polska znalazła po zakończeniu wojny. No ale po to ludzie na was głosowali, tak, ale żeby było inaczej. Panie redaktorze, proszę przerwać chwilę swój monolog i dać mi powiedzieć dwa zdania.
Nawet trzy, proszę. Proszę mi wymienić te wszystkie tytuły filmów. Proszę mi powiedzieć konkretnie, co zrobiła Polska, żeby przekonać świat o naszej prawdziwej wersji historii. Co konkretnie zrobiła Polska na świecie? Nie chcę, panie redaktorze, mówić o tym, co zrobiła cała Polska. Ja mogę panu powiedzieć o tym, że jest prowadzony szereg różnych działań w dyplomacji publicznej. Są publikacje, ale proszę pozwolić mi skończyć. Kluczową oczywiście kwestią jest raport o stratach wojennych. Ten raport jest, jak pan wie, publikowany na stronach internetowych, również dystrybuowany w organizacjach międzynarodowych. On powoduje dużą dyskusję międzynarodową. Panie pośle, dobrze. Pan może tego nie śledzi, panie redaktorze, ale ja o tym raporcie, pan może tego nie śledzi, ale w związku z tym raportem okazały panie się. Panie ministrze, ale wie pan, że pan nie odpowiada setki, na pytanie. Jak nie tysiące publikacji nie, panie w całym świecie. Ale na jedną rzecz nie możemy się zgodzić. Znaczy, umówmy się, że jak pytanie jest, nie wiem, o mecz piłki nożnej, to nie opowiadamy o judo. Więc panu mówię. Ja pana pytam o polską politykę historyczną. Więc są realizowane programy przez Ministerstwo Kultury. Gdzie mogą gminy to może oraz... Zatem inaczej. Ale przepraszam, wie pan, no, ja pana lubię i cenię, ale niech pan mi pozwoli dwa zdania powiedzieć. Ale ja panu pozwolę... A pan mi nawet nie pozwoli półtora zdania powiedzieć. Nie jest to prawdą. Przed chwilą... panie ministrze, ale jedno zdanie. Zrobimy inaczej. Proszę, jedno zdanie i będzie pan mówił... Ale to jest wywiad mój, a nie pana, panie redaktorze, naprawdę. Nie, to jednak ten wywiad ja przeprowadzam i ja zadam panu pytanie. No więc chcę panu powiedzieć. Więcej niż jedno... Są realizowane projekty i programy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie zarówno gminy, jak i podmioty, które zajmują się historią, polityką historyczną, mogą występować o granty, ażeby badać dziedzictwo narodowe, kulturę, historię, także straty wojenne. Czy mogę zadać pytanie? Będzie pan miał czas, żeby odpowiedzieć. Panie ministrze, czy potrafi pan wymienić choć jeden film albo jedno działanie na arenie międzynarodowej, które wspomogłoby pańską walkę o uzyskanie tych odszkodowań? Wiem, że takie filmy są przygotowywane Przez telewizję polską. Powtórzę pytanie, bo rozumiem, że pan prosi o powtórzenie pytania. Ale to pan powinien pytać prezesa telewizji. Panie pośle, ja pana widzę przed sobą. Przede mną jest Arkadiusz Mularczyk. Panie pośle, zwracam się do pana. Panie ministrze, zwracam się do pana. Czy potrafi pan wymienić choć jeden film lub jedną wielką akcję międzynarodową, którą Polska prowadzi właśnie po to, by wesprzeć pańskie działania? No, wie pan, to powinien pan zaprosić szefa telewizji, on panu odpowie, jakie filmy powstały film, i jakie przygotowują. Ja mogę powiedzieć za siebie. Ja uważam, że pracujemy... Pytanie jest do pana. Potrafi pan wymienić ten film, czy nie? Ale nie potrafi. Wie pan, mnie zaprosił i mnie pyta, dlaczego telewizja kręci film. Nie. Wie pan, ja nie jestem w telewizji, ja jestem w Sejmie i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Oczekuję od pana odpowiedzi na takie pytanie, także po to, żeby panu pokazać, że z całym szacunkiem wysyłanie komuś listów pod i listem tam, nie wiem, polski raport o stratach wojennych nie doprowadzi do tego, że ktokolwiek potraktuje nas serio. Myślę, że się pan myli, dlatego że... Myślę, że pan się myli, że wie pan, jednak mimo wszystko nawet najpiękniejszym filmem pan nie przekona decydentów do zmiany stanowiska. Nie, ale najpiękniejszy film dotrze do masowego odbiorcy i nagle na przykład ktoś się obudzi i pomyśli sobie, kurczę, pamięta pan, jak było z całą opowieścią o dobrych nazistach? Pojawił się film o... Pojawiła się lista Schindlera, pojawił się inne filmy, w których pojawili się inni bohaterowie, wcześniej nieznani. Ja nie mówię, że mamy robić tak wielkie filmy jak Lista Schindlera, ale Polski Fundusz Narodowy wydał gigantyczne pieniądze najpierw na akcję o tym, że sędziowie kradną w supermarketach, a później kupił jacht, który w większości czasu stał w porcie. Ja naprawdę pana cenię i lubię i szanuję, natomiast pan mnie zaprosił i przepytuje mnie pan, co robi Telewizja Polska, co robi PFN. Nie, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego jest pan członkiem. Przepraszam bardzo, ale nie zadaję pan pytania, które są w zakresie mojej jakby odpowiedzialności. To porozmawiamy. Przepraszam bardzo. Bardzo pana przepraszam. Jeżeli pan poszedł do MSZ-u po to, żeby doprowadzić do tego... No to zapewniam pana, że w MSZ-cie nie kręcimy filmów. Natomiast proszę mi pozwolić... Panie ministrze, ja wiem, że nie kręcimy filmów. Jak się okazuje, nie robicie nic również, by... Przepraszam pana, przychodząc do studia, przyniosłem panu skrótową wersję raportu, przyniosłem panu... Który mam w wersji oryginalnej. Nie ma w wersji angielskiej, żeby pan się zapoznał. Pan oczywiście stwierdził, że pan tego czytać nie będzie, bo pan nie jest zainteresowany. Nie, bo będę... A następnie pan mnie atakuje, dlaczego telewizja nie kręci filmów. No, panie redaktorze, no z całym szacunkiem. Jest pan manipulatorem pierwszej klasy. Ja nie. A pan nie jest, tak? Oczywiście. Niestety muszę się od pana wiele nauczyć. Jeśli będę chciał pobierać lekcje, będę wiedział, że trzeba wpaść do pana. Panie ministrze, otóż ja panu powiedziałem,
nie bez racji, że mam raport po polsku. Wielki, wasze wielkie wydanie, więc w wersji skróconej angielskiej nie będę czytał. No, szkoda, dobry pan. Ale rozumiem, że powinienem przeczytać wtedy po polsku, po angielsku, wtedy pan po niemiecku, zrozumiał, że ale jest wykonywana praca, którą panu przyniosłem, dobrze, żeby pan ją zobaczył. Ta praca. Czyli pan nie potrafi powiedzieć o żadnych innych działaniach polskiej polityki historycznej, za to ja powinienem przeczytać raport bardzo, po angielsku. Panie ministrze, to proszę mi powiedzieć. Jeżeli mogę zakończyć. Chcę jakby za pośrednictwem radia poinformować samorządy, gminy, instytucje kulturalne, historyczne, o tym, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa realizuje programy dotyczące strat wojennych. Jeśli są gminy zainteresowane takimi projektami, to prosimy składać wnioski. Na to są środki finansowe w budżecie państwa. Nie ma pan poczucia, że to jest zupełnie obok, że cały problem powinien polegać na tym, jak przekonać nie Polaków, że mamy... Tylko proszę mi teraz... Ja wiem, pan mi przerywa, nie pozwala mi zadać pytania, ja a na myślę, mnie pan krzyczy. Pan powinien być prezesem telewizji. Nie. I pan to zrobił zdecydowanie wszystko. Nie. Jestem przekonany. Otóż nie chcę być prezesem telewizji, a wasza ekipa wyrzuciła mnie nawet z dwójki, w której mówiłem o sprawach kulturalnych. Więc jakby to panu powiedzieć, nie grozi mi to szczęśliwie, żebym był prezesem telewizji. Panu również to nie grozi, proszę się nie obawiać. Panie ministrze, kiedy i w jaki sposób chcecie przepchnąć nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma pomóc w uzyskaniu pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy? Wie pan, procedura ustawodawcza została rozpoczęta. Myślę, że w tym tygodniu... To kto będzie głosował za tą ustawą? To się okaże, wie pan, ja nie jestem... Solidarna Polska mówi, że nie. Opozycja stawia warunki, na które... poprawki, na które wy się nie chcecie zgodzić. Wie pan, no zobaczymy. Jak pan wie, w Sejmie jest kilka ugrupowań, 460 posłów. Ciężko przewidzieć głosowanie. Dość łatwo czasami. Liczymy, że... I pan, generalnie liczymy na to, że sprawa zostanie na tym posiedzeniu Sejmu, będzie projekt uchwalony. Pozwoli to w przeciągu czy ten projekt dwóch ustawy... miesięcy... Inaczej, czy rząd wniesie poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym, no tej, która ma wie być procedowana teraz? I akurat ja w tym obszarze nie jestem osobą, która przygotowuje poprawki. No jest pan wiceministrem spraw zagranicznych. Tak, ja wiem, ale jakby nad tą ustawą akurat nie pracowałem. Będą trwały prace w Sejmie, pierwsze, drugie, trzecie czytanie, prace w komisji. Ja wiem, liczymy na to, panie redaktorze, że się uda tą ustawę uchwalić szybko. Ale pytam, kto będzie na nią głosował, no bo skoro Solidarna Polska, czyli część Zjednoczonej Prawicy, nie chce za nią głosować, opozycja również mówi, nie no, najpierw się dogadajcie sami, a poza tym tylko wtedy, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie za tą ustawą głosować, też chyba pan ma świadomość. Rozmawialiście o tym chyba wszyscy mają świadomość, że jest to warunek otrzymywania środków z Unii Europejskiej. No tak, ale same głosy PiS-u nie starczą, prawda? Odpowiedzialność również formacji opozycyjnych. Panie pośle, rozmawialiście z prezydentem w tej sprawie? Ja myślę, że komunikacja z panem prezydentem jest na bieżąco otwarta. Mhm. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ale powiedział pan, o czym pan myśli. Ja zadałem inne pytanie. Nie pytam pana o pańskie myśli, panie pośle. Pytam pana o fakty. Czy rozmawialiście z prezydentem o sprawie tej ustawy? Według informacji, jakie mam z mediów, te rozmowy się toczą. Czyli ja nie jestem, panie redaktorze, w pan tym nie obszarze to trzeba powiedzieć, negocjacyjnym. Nie wiem. Mhm. Nie wiem. No bo prezydent mówi bardzo wyraźnie, jakie są jego granice. Żadnego kwestionowania statusu sędziów. W tej ustawie prezydent dopatruje się tego kwestionowania statusu sędziów, a wy nie chcecie zmienić tej ustawy. Ja tu czegoś nie rozumiem. To znaczy, że chyba nie chcecie rozmawiać z prezydentem i chcecie go podstawić pod ścianą, mówiąc podpisuj, bo pieniądze z Brukseli, a jak nie, to będzie na ciebie. Znaczy, mówimy jest o ustawie, której nie ma. Doświadczonym dziennikarzem, wie pan, jaki jest proces legislacyjny. Pan prezydent jest na końcu tego procesu. Mam nadzieję, panie redaktorze, że dojdzie do zakończenia tej sprawy, bo jak wszyscy wiemy, jest to sprawa, która uzależnia wypłatę środków dla Polski. A to są ważne pieniądze? Absolutnie ważne. A to jeżeli one są ważne? Dla polskiej gospodarki, samorządów, państwa. No to powtarza pan te słowa za premierem, za Jarosławem Kaczyńskim, za najważniejszymi politykami PiS-u. No i jeżeli PiS mówi, że te pieniądze są kluczowe, to jak możecie w takim razie tolerować fakt, że znaczna część waszego klubu, czyli nieznaczna, dobra, kilkunastoosobowa, ale w tym wypadku kluczowa część waszego klubu, czyli Solidarna Polska, mówi nie, my się nie zgadzamy, my nie chcemy tych pieniędzy, uważamy, że to zło całe stamtąd z tymi pieniędzmi płynie. Wie pan, jakby ja rozumiem, że w koalicji są różne podmioty, mamy
jak pan wie, z Ale jeżeli prawicę, to jest kluczowe. No taką podjęto decyzję polityczną w Solidarnej Polsce. Zobaczymy, jak się zakończy głosowanie. No, ale pytam o decyzję PiSu, wie pan. No dobra, bo wie pan. Bo... Wie pan, no to są decyzje, które no nie, ale czasami są nie ma pan ochoty na poziomie, trzasnąć, na poziomie liderów politycznych, nie będę już tego tolerował. Które oceniają perspektywę współpracy i wie pan, no... Ja... A u was się na Sądecczyźnie, znaczy pan jest z Raciborza należona, Sądecczyzny, mieszka pan tam, u was się na Sądecczyźnie, czy tam w Raciborzu nie mówi czasami, że ogon merda psem? Jest takie sformułowanie, rzeczywiście przyznaję. No bo jeżeli 17, czy tam 13, 15, nieważne, no tak, ale posłów Solidarnej Polski merda pisem... Musimy mieć świadomość, że żeby przegłosować ustawę musi być 231, tak? Myślę, że znajdziemy taką większość. Aha. Tylko pytam, jak długo będziecie tolerować takie sytuacje? Bo albo w takim razie wam też wcale na tym nie zależy, albo jesteście zbyt słabi, by powiedzieć Ziobrze, jego partii... Nie, sorry, ma być tak, jak chcemy, bo to jest dla nas kluczowe. Kluczowe, podkreślam, nie jakieś drobne, detaliczne. Gospodarzem tej procedury są liderzy naszej formacji. Jezu. Pan premier, pan prezes, pan prezydent i pan minister. Czyli chcę wam powiedzieć, idź pan ich pytań. Jestem przekonany, panie redaktorze, że sprawa zakończy się pozytywnie. Ale pan nie jest w stanie nawet odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, co z własnym immunitetem. Ja nie jestem uczestnikiem tych rozmów, panie proszę, to podsumujmy. Co z immunitetem Arkadiusza Molarczyka? Nie wiem, powiem wam wkrótce, zobaczymy, czy dostanę po głowie, wtedy wam odpowiem. Co z... Przepraszam bardzo, panie redaktorze, pan, 30 sekund dla mnie, minuta dla pana, dobra? No, 30 sekund dla mnie, czas start. Czego pan nie może? Nie może pan powiedzieć, czy się zrzeknie immunitetu, bo pan jeszcze nie wie, jak bardzo dostanie pan po głowie. 30 sekund. Nie potrafi pan odpowiedzieć na pytanie, co oprócz wysyłania raportu zrobimy, żeby uzyskać te pieniądze. Nie potrafi pan powiedzieć, jakie działania historyczne w dziedzinie polityki historycznej podjęła Polska, by wesprzeć pańskie działania. W zasadzie jedyne, co pan potrafi powiedzieć, pan wywiad, to tyle, że Pałac Saski... Panie redaktorze, przeprowadził pan wywiad sam sobą, gratuluję panu. Ma pan minutę. Udało się panu. Panie redaktorze, sprawa jest arcyboleśnie prosta. Podejmujemy bardzo aktywne działania w forum międzynarodowym. Chyba pan dostrzega, że co tydzień są różne inicjatywy, które przebijają się bardzo mocno na świecie, więc jest to na pewno element naszej aktywności politycznej, ofensywy historycznej. Jeśli chodzi o kwestię immunitetu, panie redaktorze, jak panu powiedziałem, wytłumaczyłem panu, jaka była sytuacja. Komisja regulaminowa uznała, że nie ma w tej sytuacji potrzeby znoszenia immunitetu. Jaka będzie decyzja dzisiaj, pan się przekona. Natomiast jeśli chodzi, wie pan, o kwestie filmów, to musi pan zaprosić szefa Telewizji Polskiej, on panu wyjaśni, jakie filmy były wyprodukowane, jakie są przygotowywane. Jesteśmy w pewnym procesie. Sprawa reparacji jest dla nas niezwykle ważna, kluczowa. Uważamy, że są wielkie szanse na zatrzymanie tej sprawy. I wiele I państwa pracuje. Minęła. Natomiast wie pan, no pan... I te minuty ja rozumiem właśnie, że pan często sprawy spłyca. I za to pan nie je pogłębia. Znany z głębokiej myśli oraz bardzo głębokiej wypowiedzi. Arkadiusz Mularczyk był państwa gościem. Bardzo przepraszam, że spłycałem te głębiny. Następnym razem spróbuję zejść niżej na poziom pana posła. Równie głęboko pod ziemię. Do widzenia państwu. Dziękuję.